powiecie lwóweckim jest wiele miejscowości, które swoim klimatem i urokiem potrafią zachwycić najbardziej wybrednych poszukiwaczy piękna natury. Nie brak tu też śladów działalności człowieka pochodzących z odległych stuleci. Jedną z takich wsi jest Bystrzyca, leżąca na Pogórzu Kaczawskim. Opodal jej zabudowań piętrzą się malownicze wzniesienia. Swoistym kręgosłupem miejscowości jest kręta lokalna szosa wiodąca z Wlenia do Bełczyny. Zręby osadnictwa na tym obszarze sięgają głębokiej przeszłości, przy czym część badaczy wiąże je głównie z ludami słowiańskimi. Bodaj pierwszą źródłową wzmiankę o wsi zawarto w dokumencie pochodzącym z 1217 roku. Pergamin ów sygnowała żona Henryka I Brodatego, księżna Jadwiga. Dotyczył on utworzenia w dawnej Bystrzycy nowej katolickiej parafii, którą wydzielono z kasztelanii we Wleniu. W trakcie mijanych wieków kilkakrotnie zmieniały się nazwy osady. Przed II wojną światową nosiła ona miano Wiesenthal. Do Bystrzycy wcześniej dotarła religijna reformacja Marcina Lutra, a już w roku 1520 powstała we wsi gmina ewangelicka. Na początku 1599 roku przybyli tu członkowie znamienitego rodu von Schafgotsch. Wiek XVII przyniósł podział miejscowości na część górną i dolną, przy czym pierwszą z wymienionych zarządzała rodzina von Szewinic, zaś druga stanowiła własność von Cedliców. W XVIII stuleciu przejął ją niejaki Grocke. W dolnej części wsi funkcjonował duży folwark, którego reprezentacyjną budowlą był dwór. Opodal niego na zboczu stał kościół katolicki, służący wiernym pod wezwaniem świętej Anny. Przy nim wzniesiono plebanie. Ważne obiekty gospodarcze stanowiły młyn i spory browar. Zmiany włodarzy dotyczyły także części górnej, gdzie dobra z czasem przejęła rodzina von Busch. I tu był okazały dwór z folwarkiem, zaś okoliczni protestanci mieli swój kościół z domem pastora i szkołą. W granicach majątku górnego pracowała gorzelnia. We wsi w XVIII i XIX wieku powstało sporo okazałych domostw świadczących o zamożności mieszkańców. Szczególne zainteresowanie osób odwiedzających Bystrzycę wzbudza zwykle dawny dwór górnego majątku. Nad jego głównym wejściem widnieje napis Siegmund von Braun, rok 1646. Inskrypcja ta otacza herb. Niewątpliwie centrum Bystrzycy wyznacza miejsce, gdzie niegdyś naprzeciwko siebie, po obydwu stronach takiej głównej trasy przelotowej, stały dwa wielkie majątki, górny i dolny. Jeśli chodzi o dzieje tych folwarków, no oczywiście były one bardzo związane mocno, jeżeli chodzi o działania gospodarcze na tym terenie, ale w tej chwili stoimy z kamerą przed jedną chyba z największych atrakcji Bystrzycy, ponieważ widoczny za moimi plecami dwór związany jest z tak zwanym baronem rakietowym, z Wernerem von Braunem. I może najpierw trochę na temat samego tego dworu. Otóż trudno powiedzieć, kiedy zalążki takiej budowli tu powstawały. Niemniej w tej chwili wszystkie informacje, tablice informacyjne przypominają, że w 1646 roku ten dwór już istniał. Zresztą taka data jest wyryta tutaj też przy wejściu do tego budynku. Tam też znajduje się herb rodowy Braunów. Natomiast ten majątek po II wojnie światowej służył jako PGR i budynek Braunów został wykorzystany jako miejsce zamieszkania robotników tego PGR-u. Dzięki temu ten budynek ocalał i dzisiaj stanowi swoistą atrakcję. Zresztą warto przypomnieć, że naprzeciwko, po drugiej stronie również stał dwór, pałac, który jednak Sowieci, użytkując go po 1945 roku, doprowadzili do takiego stanu dość mizernego. Później też tam zlokalizowano PGR. No i po zakończeniu działalności PGR-u ten budynek właściwie całkowicie zniknął z powierzchni ziemi. Zostało trochę tych pozostałości po tych zabudowaniach gospodarczych. To jest w ogóle ciekawe miejsce, ponieważ tutaj są też resztki zabudowań folwarcznych, ale co jest istotne, bardzo blisko tego dworu stoi też kościół, ale o nim więcej trochę powiem przed samą tą sakralną budowlą. Natomiast za budynkiem kościoła znajduje się pozostałość po
cmentarzu ewangelickim. Pozostałość to może źle jest określone, ponieważ tam nadal są szczątki ludzi pochowane w miejscu, gdzie już tych nagrobków właściwie nie ma. A po przeciwnej stronie z kolei drogi, wrócę znowu do tego położenia dworu, który jest dworem górnym, jest również pozostałość po cmentarzu katolickim i miejscu, gdzie stał niegdyś kościół katolicki. Publikacje traktujące o dzieciństwie i wczesnej młodości przyszłego barona rakietowego i naukowca Wernera von Braun różnie oceniają rzeczywistą rolę Bystrzyckiego dworu w życiu tego człowieka. Nie brak informacji, iż tutaj spędził on młode lata, wykonał nawet pierwsze modele małych rakiet, a pod Jelenią Górą odbył kurs pilotażu szybowcowego. Z innych opisów wynika, że raczej sporadycznie tu bywał. Werner von Braun urodził się 23 marca 1912 roku w mieście Wyżysk, położonym około 35 km od Piły na skraju Pojezierza Krajeńskiego. Kosmos fascynował go już w wieku dziecięcym. Będąc 19-letnim młodzieńcem, został inżynierem aeronautyki, a 3 lata później obronił doktorat. Pod rządami Hitlera wstąpił do nazistowskiej partii, był także oficerem tzw. ogólnego SS. Pod jego kierownictwem skonstruowano rakietę balistyczną V-2, nazywaną bronią odwetową, której egzemplarze po podjęciu seryjnej produkcji zabiły tysiące mieszkańców Londynu, Antwerpii i Brukseli. Życie straciło też wielu więźniów obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora, gdzie montowano owe śmiercionośne cygara. Ci, którzy przeżyli piekło tego kacetu, oskarżali po wojnie Brauna o osobiste wymierzanie, a nawet nadzorowanie wykonania barbarzyńskich kar na zniewolonych, wynędzniałych robotnikach. Po II wojnie światowej naukowiec z częścią zespołu i zachowaną dokumentacją rakiety trafił do USA, gdzie stał się głównym autorem kosmicznych podbojów Ameryki. Opracowana pod jego kierownictwem rakieta Saturn C w 1969 roku wysłała pierwszych ludzi na Księżyc. W bezpośrednim sąsiedztwie Górnego Dworu stoi bezwieżowa świątynia. Po II wojnie światowej opuścili ją wysiedleni z Bystrzycy niemieccy mieszkańcy wsi, ewangelicy. Pozbawiony gospodarzy kościół nie podzielił jednak smutnego losu wielu protestanckich obiektów na Dolnym Śląsku, które porzucone popadały w całkowitą ruinę, a nawet zostały doszczętnie starte z powierzchni ziemi. W 1959 roku opustoszałą i zdewastowaną świątynię przejęli miejscowi katolicy. Niegdyś w Bystrzycy były dwa kościoły, ewangelicki i katolicki, przy czym ten, który widnieje za moimi plecami, to był niegdyś właśnie kościół protestancki, który po 1945 roku był właściwie porzucony i przez jakiś czas rozgrabiany, trzeba to nazwać po imieniu. Później został przejęty przez katolików. Obecnie funkcjonuje jako świątynia katolicka pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes, a warto wiedzieć, że kościół katolicki, który był po drugiej stronie szosy, zniknął już w XIX wieku. Bardzo blisko stąd są pozostałości po dawnym cmentarzu, który nadal, jak już powiedziałem wcześniej, jest miejscem, gdzie spoczywają szczątki przedwojennych mieszkańców Bystrzycy, ale właściwie wszystkie nagrobki zostały zniszczone. Warto też wiedzieć, że niegdyś, jeśli chodzi o szkolnictwo, to była tutaj szkoła ewangelicka, szkoła katolicka. Miały one swoje budynki. No i oczywiście obydwa te chrześcijańskie wyznania żyły bardzo zgodnie z sobą. Przed świątynią można zauważyć, jest potężne drzewo, które było zasadzone jako takie swoiste udekorowanie stojącego tutaj niegdyś pomnika wojennego. No dzisiaj jego nie ma. Natomiast jeśli chodzi o samą świątynię, warto wiedzieć, że wnętrze tego kościoła
obecnie wykorzystywanego przez katolików, jest bardzo też starym takim wnętrzem. Zachowały się tutaj także empory, a jeśli chodzi o wyposażenie, no to jest wyposażenie dość skromne, niemniej ono jest w taki sposób przygotowane, żeby ci, którzy uczestniczą we mszach świętych, czuli nastrój tej świątyni i to jest bardzo istotne. Obok świątyni stoi taka ażurowa wieża dzwonnicza. Dzwon umieszczony jest w takiej specjalnej wyżce. Oczywiście na takim wysokim podwyższeniu jego głos niesie bardzo się daleko i przyzywa wiernych na nabożeństwa, na msze święte, które odbywają się w każdą niedzielę. Wybudowany przez ewangelików w roku 1772 kościół po przejęciu przez katolików, już jako świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes, zachował część ocalonych przed grabieżcami elementów wyposażenia, które odrestaurowane służą nadal wiernym. Odnowiono m.in. drewniane empory. Tu także ze zdewastowanej nekropolii przeniesiono w ostatnim okresie i zainstalowano na ścianach XVII-wieczne kamienne całopostaciowe epitafia. Sam odległy zaledwie o kilkadziesiąt metrów duży cmentarz ewangelicki to jedno z bardzo wielu sprofanowanych miejsc pochówku. Ta aleja, którą idę, to główna trasa, którą niegdyś przechadzali się ci, którzy odwiedzali groby swoich bliskich. Jesteśmy na terenie nekropolii ewangelickiej w Bystrzycy. Oczywiście trudno by dzisiaj szukać zadbanych nagrobków. Zresztą te, które pozostawiono, te epitafia, które ocalały po tym całym zamieszaniu powojennym, no smutny widok przedstawiają sobą. Warto zwrócić uwagę na to, że niegdyś te wszystkie mogiły były ozdabiane bardzo okazałymi tablicami, tymi, które informowały, kto jest pochowany. No dzisiaj smutno. Można z takim smutkiem stwierdzić, że ten cmentarz, który kryje prochy bardzo wielu mieszkańców tej miejscowości, no tylko tym przypomina, że jest to miejsce pochówku, że jest ta właśnie aleja tutaj, że są jeszcze pojedyncze tablice nagrobne i to jest wszystko. Niegdyś znajdowały się tutaj naprawdę okazałe grobowce. To jest jedna z takich krypt, gdzie ta solidna płyta uchroniła, być może, chociaż trudno to sprawdzić, przed taką większą profanacją tego, co tutaj wewnątrz się kryje. Ale to, na tym cmentarzu widać też takie bardzo ciekawie wykonane artystycznie pozostałości nagrobków. Te mogiły, no, świadczą o tym, że to była chyba jedna z takich głównych kwater, gdzie chowano mieszkańców, może bardziej zasłużonych czy bardziej majętnych, ale też jest tutaj bardzo ciekawy obiekt odnoszący się do czasu wojny. Pomnik wojenny poświęcony żołnierzom, którzy zginęli na frontach I wojny światowej. Można odczytać na dole, że był ten monument postawiony w roku 1922 i na tej pierwszej płaszczyźnie są nazwiska, imiona, a także daty śmierci tych żołnierzy. Na górze, jak widać, tradycyjny element dekoracyjny tych wszystkich monumentów wojennych, czyli krzyż żelazny, no i daty 1914-1918. Trudno powiedzieć, czy ten pomnik tak stoi ocalony, czy on ocalał w czasie tych różnych tutaj zniszczeń, które były dokonywane, czy po prostu go później złożono. Tak czy inaczej ten monument stoi i oby stał, ponieważ to jest pamiątka, którą ci ludzie, którzy tu mieszkali, zadedykowali swoim synom, czasami mężom, czasami może ojcom.
Bystrzycki Kościół Katolicki ocalał jedynie na starej rycinie wsi. Także utworzony niegdyś przy nim cmentarz dawnych mieszkańców tego wyznania straszy dzisiaj resztkami nagrobków i doszczętnie zrujnowanej kaplicy grobowej. Według znalezionych informacji katolicka świątynia istniała tu do roku 1850. Niestety nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach została zniszczona. Cmentarz katolicki w Bystrzycy został całkowicie zdewastowany. To jest jeden z grobowców, widać płytę, która przykrywała niegdyś kryptę. Poniżej jest bardzo ważny dla tych mieszkańców dawnych obiekt, mianowicie kaplica grobowa rodu Czedliców. Ona pochodzi, według informacji, które znalazłem, z roku 1782. Niemniej takich krypt było tutaj na pewno więcej, a tak jak wspomniałem wcześniej, stał tutaj również kościół katolicki, który był dużo, dużo wcześniej zdewastowany, nim wybuchła pierwsza i nawet druga wojna II i I wojna światowa. Zresztą ta nekropolia w tej chwili tylko z resztkami tych wszystkich nagrobków przypomina, że jest to miejsce pochówku ludzi. Też mur cmentarny jest właściwie całkowicie zdewastowany. Szkoda, wielka szkoda, ponieważ te wszystkie epitafia, te wszystkie płyty, które tutaj były porozmieszczane z napisami, one bardzo wiele mówiły o przeszłości tej ziemi, o ludziach, którzy tu mieszkali. No, stało się tak, jak się stało. Powtórzę jeszcze raz, że kiedyś te dwa chrześcijańskie wyznania żyły zgodnie koło siebie. Ludzie chodzili do swoich kościołów, wysyłali dzieci do szkół takich, jakie uważali, że właściwe są dla ich potomstwa. No dzisiaj możemy tylko ze smutkiem pokazywać takie właśnie pozostałości zdewastowanych grobów, grobowców, no i nieliczne tablice, które się gdzieś tutaj jeszcze poniewierają, właściwie z poskuwanymi napisami, bądź całkowicie gdzieś tam już pozarastane mchem, tak leżące, że nawet ich nie można spod liści dostrzec. Przy cmentarzu katolickim, oczywiście też niemal całkowicie zdewastowanym, w Bystrzycy, już za jego murem rośnie, jak tutaj się to reklamuje, drugie co do wieku najstarsze drzewo w Polsce, cis. I ma on ponoć 800 lat. Zresztą na tablicy informacyjnej dotyczącej tej rośliny jest cała taka opowieść, w jaki sposób datowano posadzenie tego drzewa. A według legendy jest to drzewo, które miało upamiętniać też fundatorkę kościoła tutejszego. To jest ciekawa legenda, niemniej ona znajduje potwierdzenie tylko w niektórych materiałach, natomiast tutaj przy tej tablicy na ten temat właściwie nie ma więcej informacji. Thank you.
Legenda związana z wiekowym Cisem głosi, iż posadzono go około 1217 roku. Akt ten miał stanowić wyraz wdzięczności mieszkańców wsi, honorujących w ten sposób księżną Jadwigę, fundatorkę pierwszej katolickiej bystrzyckiej świątyni. Po minionych wiekach nie ma już jej materialnego śladu. Pozostała legenda mówiąca pośrednio o odwiecznym ludzkim pragnieniu wyrażania chwały Bożej poprzez wznoszenie kościołów, kaplic i przydrożnych krzyży. Dzisiaj turyści idący choćby szlakiem zamków piastowskich nie znajdują często czasu na zwiedzanie Bystrzycy. Wyjątkiem bywa co najwyżej dwór Braunów. Ale chyba najwięcej o przemijającej historii każdej miejscowości mówią stare cmentarze, nawet wtedy, gdy bezmyślność i wandalizm dokonały na nich spustoszenia. Wszak byliśmy tymi, którymi jesteśmy, będziecie tymi, którymi jesteśmy.